Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na filmik, w którym wspólnie razem będziemy salić ziemniaki oraz wysiewać do gruntu fasoletyczną. A jeżeli się nie znamy, cześć jestem Basia, na moim kanale Dowiedzieliśmy się jak w łatwy i prosty sposób można rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym, gotowaniem i DIY. Jak widzicie mam tutaj przygotowane ziemniaki oraz fasole. Jest to fasola, której nazwy nie znam. No i ziemniaki. Też oczywiście, jakieś no name. Tutaj, w tym miejscu, w którym będę teraz wysiewać, były dwa Mausery. Małzery zostały przeniesione w inne miejsce, i teraz zrobiło się miejsce na jakieś roślinki. No, w związku z tym, że plany były troszeczkę inne na to miejsce, postanowiłam, że blisko siatki będę wysiewać, właśnie dzisiaj fasolę fasoletyczną która właśnie potrzebuje podpór. Jest to dobre rozwiązanie, zwłaszcza, że ja już nie będę musiała prawdopodobnie pomagać tej fasoli, ewentualnie troszeczkę może jeszcze jakiś jeden sznureczek dołem. Jest to fasola, która nie jest najlepszej jakości. Mam na myśli taką, że to jest fasola z uprawy od osoby, to nie jest kupne, kupne ziarna, więc one nie są segregowane, Niektóre mają znamiona szkodników, więc wysiewam bardzo, bardzo gęsto. Ale zostałam z góry poinformowana, aby tak zrobić, żeby wschody były w miarę dobre, więc mi to nie przeszkadza. Robię zgodnie z zaleceniami. Jeżeli wy macie nasiona kupne, to polecam co 3-5 centymetrów wysadzać jedno ziarenko. Myślę, że może po dwa, w zależności właśnie od tego jakie ziarenka macie. I oczywiście na głębokość około 3 do 5 cm, i gotowe. Za chwilkę to wszystko przysypiemy. Teraz zabieramy się za ziemniaki. Ziemniaki lubią być okopywane. Co to znaczy? Że ja będę w swoim przypadku sadziła je dość głęboko w takich rowkach. Później, w miarę wzrostu danej rośliny, będę przysypywała im młodygi, bo ziemniaki to lubią. Wymagają właśnie takiego osypywania, okopywania. Jak widzicie, mam różne ziemniaki, które już puściły kiełki. Jedne są lepszej jakości, inne gorszej. To nie przeszkadza. Nie musimy tych kiełków obrywać. Czasami specjalnie się pędzi, tylko to nie są te pędy, bo moje ziemniaki były w ciemnym miejscu i one wypuściły pędy, które. Raczej będą ok, ale byłyby lepsze, takie pędy, które by były zielone, które by przypominały barwą już łodygi, i te ziemniaki byłyby pędzone przykładowo na słońcu, czy w jakimś takim, wiecie, półcieniu, ale z dostępem do światła. Moje niestety tak nie były pędzone. Są to po prostu przerośnięte ziemniaki. Yy, takie wyrośnięte, ale nie w ten sposób, co trzeba. Jak widzicie, ja robię dość głęboki dołek, myślę, że na około 20 cm, i zasypujemy te ziemniaki. I w zasadzie. To tyle. Odstęp pomiędzy jednym ziemniakiem a drugim myślę, że około 20-30 do 40 cm, w zależności od danej odmiany, specyfikacji, właśnie odmiany. Myślę, że w moim przypadku tyle centymetrów wystarczy. Co do tych ziemniaków, jeszcze to szczerze, raczej nie liczę na jakieś mega duże zbiory, ale robię taką powiedzmy. Łapkę na turkucie, to znaczy wolę, żeby te turkucie zjadły te ziemniaki zwykłe niż roślinki w moim ogrodzie. Ja wiem, że w moim ogrodzie jest pełno tych szkodników i wiem, że będą chodzić i szukać szczęścia czy pożywienia, więc tutaj w okolicy raczej, tak w najbliższych kilkuset metrach, raczej w tym roku nikt nie sadzi ziemniaków, więc moje będą jedyne. Ja wiem, że to mogę na tym nie wyjść, że mogę tylko jeszcze więcej ich zwabić. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Sadzę też te ziemniaki, bo chcę, ale przy okazji będzie to taka dla nich, dla tych turkuciów nie wiem, pułapka, nagroda, niespodzianka. Wolę, żeby zjadły chyba to niż tą marchewkę, czy pietruszkę, która jest z boku. Jak widzicie, sadzę cały czas. Tutaj jest. Zrobiłam tak naprawdę trzy rzędy tych ziemniaków, wyszło ich nawet dość dużo. I jeszcze tak, dodatkowo jak to ja. Dobiję, do, dobiję jeszcze to wszystko i docisnę do końca. I pomiędzy te rzędy, które za chwilkę wam jeszcze pokażę, później dopiero w maju. Ja wiem, że już jest maj z zapasem, ale za jakiś jeszcze tydzień, tydzień później, no tydzień później, tak w, maksymalnie w drugim tygodniu maja, będę wysiewać jeszcze kukurydzę w tym miejscu. Kukurydza w zasadzie też lubi, i po, zaleca się też takie osypywanie robienie kopczyka i tak dalej, ale w poprzednim roku tego nie robiłam, bo były w skrzyniach i dobrze sobie rosły, dały radę. I dały ładne plony, więc w tym roku ewentualnie mm, spróbuję jakoś to zrobić, ale nie wiem, czy uda mi się to ograć, więc w zasadzie powinno być OK. Czy to jest dobre sąsiedztwo? Myślę, że tak. Ziemniak idzie dołem. Kurydza idzie górą, tutaj z boku ta fasola, która pójdzie sobie po płotku. I jeszcze właśnie wracamy do tej fasoli, skoro już ziemniaki posadzone, to ja to wszystko teraz na szybko przysypię. Wiesz na początku nie chciałam, ponieważ y, musiałam sobie pilnować tego rzędu ziemniaków. I zaraz jeszcze tak... Y, Pokażę Wam co ciekawego, wsłychać w moich grządkach, które są tutaj u góry, zobaczymy jak się sprawa ma, a jeszcze w związku z tym, że zostało mi trochę nasion tej fasoli, to posadzę ją w dwóch innych miejscach, czy dobrych, czy nie, to wyjdzie w praniu, tak naprawdę nie ma to znaczenia. Jak widzicie, albo nie, tutaj została dowieziona ziemia, a tutaj w tym miejscu przy samych kurczaczkach moich wysiałam sobie. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Może w ogóle to nie wzejdzie, może wzejdzie, i tutaj z drugiej strony tak samo. Czy to będzie potrzebowało podpory tutaj? Chyba tak, bo nie wiem czy po tych bloczkach ogarnie, ale po tym, po tej siatce. Czemu by nie? Zobaczymy, ja naprawdę to jest dla mnie testowe. Fajnie by było, jakby to urosło, wtedy by te kurki miały więcej cienia. Takie wiecie, zadaszenie. No i tutaj te, te grządki, które stworzyłam, wszystko gotowe tutaj jak widzicie, jedna, druga i w tym miejscu właśnie tą kukurydzę, pomiędzy tymi rzędami zobaczymy jak to wyjdzie oj zobaczymy, jeżeli macie jakieś doświadczenia w takich uprawach to piszcie, bardzo chętnie poczytam oczywiście jeżeli nie macie miejsca na ziemniaki to bardzo często zalecają uprawę mm, ziemniaków na przykład w beczkach, w wiaderkach w workach jest mnóstwo różnych sposobów, więc jeżeli z któregoś korzystaliście to piszcie, ja w tym roku w wiaderkach trochę wysadzę rzeczy wysieję, ale to za chwilę, ale jeszcze Wam pokażę. Właśnie, tutaj jest pasternak. Och, ma, po prostu cud, dwa pasternaki. Nie wiem, jak my się tym podzielimy, jak my to wszystko zjemy. Tak szczerze, to coś tu było, już jakiś szkodnik, są dziury, jest wszystko, no ale dobra. Tutaj jest marchewka i kapusta pekińska. Trochę cebulki, sałaty. Tutaj są kolejne sałaty. Te sałaty mieszkają sobie, żyją, to jest Bobem. Bób ładnie wyrósł. pięknie już rośnie, już zrobiło się ciepło, więc nie będę w zasadzie tego przykrywać. Zostawię jeszcze agrowukiny, bo nie wiem, co jeszcze nas czeka w maju, Cały maj jeszcze przed nami, ale Bób ma się dobrze. Jak widzicie trochę. Tak. Pięknie rośnie, trochę sałaty go przysłaniają, ale to nic, tutaj coś nie wykiełkowało, czy wtedy nie wysadziłam. Najwyżej coś tam dorzucimy jeszcze od siebie, zobaczymy, może jakąś kapustę czy coś, tak wiecie. Trochę tu pusto, trochę tam miejsca, ale to nic. Na spokojnie tutaj są groszki, no ten groszek sześciotygodniowy, mizerny w tym roku, chyba ma trochę za będę musiała podlać, wykiełkował, tak bym powiedziała 2 na 10, a tak poważnie, no myślę, że w 80% tutaj jest kapusta, która została zjedzona przez mrówki, tak, tak kończą, tutaj gdzieś mrówki biegają wszędzie, tak kończą kapusty, które czy ogólnie roślinki u mnie, które wsadzam do gruntu, nie przypilnuję i zjedzą właśnie mrówki. Tutaj jest cebula, cebulę też już odkryjemy, te moje powojniki tam dalej, ale najpierw zajrzyjmy do tej cebuli, bo cebula też w towarzystwie groszku. No i tak zaczynają się schody. Ja sobie faniutka posadziłam tutaj te groszki, no i fajnie, miały być puszczone po płocie. A tak mnie przyćmiło i sobie po, te powojniki tutaj posadziłam. Teraz jest problem do płotu. Teraz muszę zrobić jakieś... Hmm, wbiję parę patyków, przerzucę sznurkami i na spokojnie ten groszek będzie się mógł piąć po tym, ale miało być inaczej, a wyszło jak zawsze. A wiecie jak to jest? Skusiło w sklepie było. Trochę na... Tak, były na promocji. Kupiłam, no kupiłam, no i tyle. Jeszcze sałaty, jakieś samosiejki wychodzą. Cebula ma się dobrze. Te groszki tutaj mają się lepiej niż w tamtej skrzyni. Szczerze to nie wiem jaka różnica. Tu i tu nie podlewane. No i te moje powojniki. Pięknie wyglądają. Na razie. Ogólnie są jeszcze malutkie. Pewnie jeszcze potrzebują kilku miesięcy. No, bo no żeby podrosnąć i ładniej wyglądać. Tu są sałaty rzymskie. Też są moje nasadzenia. Ale jeszcze zajrzymy do innej skrzyni tutaj. Do tej. Zobaczymy, jak tu się roślinki miewają. O, tu wygląda pięknie. Patrzcie, jaka ogromna sałata rzymska. Pięknie. Samosieki. Powiem Wam szczerze. Najlepiej mieć właśnie samosieki. Niech zakwitnie to i niech się samo rozsiewa bez mojej ingerencji, bo naprawdę najpiękniej te rośliny wtedy rosną. Jeżeli chodzi o kwiaty, to pewnie też by było w taki sposób najlepiej, ale akurat co do kwiatów, to. Jak są takie malutkie, to nie wiem czy to kwiat, czy to i Często się zdarza, że wyrywam. Taka ja szalona. No, tak to właśnie jest. W roślinach, warzywach jestem troszkę bardziej obeznana. Piszcie w komentarzach, co tam u Was słuchać ciekawego. Jak wam mija hmm, praktycznie początek maja już. W tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć.